wyczerpaliśmy procedowanie uchwał. Przechodzimy do kolejnego. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa ma wolne wnioski? Proszę bardzo, pan. Ja chciałem zapytać o dwie sprawy. Pierwsza. W styczniu albo w lutym, nie pamiętam dokładnie, podejmowaliśmy taką uchwałę w sprawie miejskich toalet na skrzyżowaniu tutaj Ściepiennego z Lewicy. I chciałbym zapytać, czy w tej sprawie coś ruszyło, dokładnie, chodzi o to tutaj skrzyżowanie. Czy w tej sprawie coś wiadomo więcej, czy to ruszy, czy to będzie, czy nie będzie? Powiem tak, ja tą informację mam niestety jakiś czas temu, o tym mówiłem, ale nie chcę skłamać, jeżeli to było w lutym, to jakiś miesiąc później pytałem o panu, że będzie ogłoszony przetarg. Byliby tam zakwalifikowani tylko w zależności od wysokości środków, które miały być w kicie. I wtedy była lista, byliby tam, no nie chcę skłamać, na którym miejscu, ale nie wysoko. Nie wysoko. Czyli raczej... ciężko mi powiedzieć, gdyby się okazało, że te toalety są tanie, na przykład, bo to było tam bardzo dużo warunków, że w toaletach można było, na toaletach czy tam można było stawiać również tego typu były, więc może by to ktoś chciał na przykład atrakcyjnym miejscu postawić za reklamę, na przykład. Rozumiem. Takich środków czystości, na przykład nie utrzymamy tą paletę na tej wysokości. Dziękuję za to. I druga rzecz, to chodzi mi o te nieszczęsne dziury w dzielnicy, które nie są połatane. Czy da się to jakoś inaczej zrobić niż proszenie pana Dudy, który mówi co chwilę, że nie ma pieniędzy? Znaczy ja powiem tak, wystąpię do Zygitu z pismem. Bardzo bym prosił, jeżeli są takie miejsca, państwo ma najlepiej znaczy przesłanie elektronicznie. No ja wiem, że wszystkie, ale te, które uważacie Państwo nie wiem, w swoim rejonie za najpilniejsze, do piątku. Ja wystąpię z Zygitu z listą dziur, które uważamy, że pilnie prosimy załatać. Bo jest ta dura. Ja uważam, że duża dziura, że jest wyłatana, wszystkie dziurki załatana. Natomiast bardzo niebezpieczna dziura jest na Bieżanowskiej przed cmentarzem. No jest to już mówię, bardzo bym prosił, nie tak, umówmy się tak, proszę Państwa, do piątku na maila dzielnicy dostarczyć, to ja wyślę to w poniedziałek do Zygitu pismo. Te dziury, które uważamy za znaczy to też, żebyśmy mieli świadomość, że Zygita nie zatam. Te, które naprawdę uważamy za takie naprawdę mega pilne, które zagrażają według nas bezpieczeństwo, ja wszystkich dziur nie znam. Czy ktoś z Państwa, proszę bardzo. Ja się przepraszam, że po tym dziurku, dlatego że była dzisiaj dyskusja na tej komisji z tej dziury. Więc czy było pytanie, czy CIKI dzieli pieniądze na naprawę dziur w różnych dzielnicach? Więc była odpowiedź, że nie dzieli, tylko robi te dziury, naprawia te dziury, o które dzielnice najszybciej i że tak powiem, skutecznie i najbardziej zawracają głowę. Więc jeżeli będziemy, że tak powiem, monitorować i wskazywać, które dziury dokładnie mają być naprawione, to oni zrobią. Natomiast te dzielnice, które tego nie zrobią, to dla tych dzielnic brakuje. Znaczy to jest tak, że myśmy o tych dziur naprawdę dużo zabiegali i ja sam chyba dzwoniłem, no nie wiem, ale sporo. Trzeba listę po prostu zrobić. Listę i pismo wystąpię, bo tak ja mówię, będziemy dzwonić, że tu dziura, powiem, że pana ja, no nie, że proszę bardzo. Nie na wspólna lista. Na poprzedniej sesji przewodnicząca Komisji Edukacji poinformował nas, cytuję, będzie organizowany casting do letnich warsztatów młodzieżowych w Młodzieżowym Domu Kultury na Wrzosach. Prosiła radnego o rozpakowanie tej informacji na osiedle. Chciałbym się dowiedzieć, jak się zakończył ten casting i jeżeli ci się zostało zakwalifikowany po tym castingu. Na razie jest zakwalifikowany 30 kandydatów, 20. Dzisiaj jest podobny casting, który trwa. Czego tu nie rozumiem, bo ja wczoraj w piątek... Pani radny, ja po pierwsze to chciałabym zwrócić uwagę wszystkim radnym, panu przewodniczącemu, że pan się pojawił na naszym castingu. Pani zapraszała. Wszedł pan, nie przedstawiając się w ogóle. Rodzice są zbulwersowani, zresztą można pisać tutaj oficjalne pismo do Rady Dzielnicy. Koniecznie. Bo pan niestety, ale burzy wizerunek dzielnicy. Pan podskoczył do nas jak kogucik, przepraszam się tak wyrażę, bo pan wszedł i ile tutaj jest dzieci, kiedy ten casting przebiega. Myśmy byli po pierwszym etapie castingu, było przesłuchanych 15 osób, informowaliśmy rodziców. Proszę Państwa, ja chciałbym do tego. Naprawdę, jeżeli będzie sprawozdanie z Domu Kultury pod Burzy, wtedy będziemy wyjaśniać. Rada przeznaczyła te środki, uważam, ta dyskusja, no nie, do czego mam prowadzić. Jeżeli uważamy, że te środki zostały źle przeznaczone, w tym momencie z tego się nie możemy wycofać, bo zostały do wyjaśnienia. Jeżeli ktoś nas tutaj zaprasza i po prostu ja tam poszedł i niczym, przepraszam, bo ja nie jestem powiedzieć. Po prostu mówię do was. Proszę Państwa, ja jedyny, co byłem tu z Rady,
Chciałem widzieć, na czym to polega. Podobnież miało być się zrealizować, że ogólnie będzie śledzić. Na castingu, jak się już skończył ten zapisywanie, pani wyszła jedna z pań na środek i pyta się, czy ktoś ma pytania. No mówię, ja mam pytanie. Kiedy będzie casting? Bo to po prostu było 10:45, 46, jakoś tak mam zapisane. Okazało się, że już było po castingu, że wszystkie dzieci zostały przesłuchane. Ja się spytałem się, ile dzieci było? 12. Znaczy, ja chciałem tu, żeby Państwo zrozumieli, jaka jest skala zainteresowania. Że z 12 dzieci, no, trzeba było wybrać 20. Mało tego. A co Pan jako Pan Radny zrobił w tym kierunku, żeby mi przyprowadzić dzieci na casting dzielnicy? Pytam się Pana. No, co Pan zrobił? Pan jest taki aktywny radny, Pan ma takie poważanie w Radzie Dzielnicy. Przepraszam. No to ja, może jednak ja skończę. To chybaśmy się pomylili. Ja nie uczę w szkole, ja nie jestem nauczycielem, jak pani mi tutaj poprawia. Tak, ale ulotki panu mnie rozdawał po szkole, żeby na pana posobali. Już będę złościć. Co proszę? Dobrze. Po prostu ja, mało tego, w piątek byłem znowu w tym Domu Kultury i pisała informacja, że casting, druga część będzie w kościele, chyba dzisiaj, jeśli nie mylę. Tak, jest. To znaczy? Do godziny 18, a pani tutaj mówi, że dalej to spadło, to fajnie. Tylko, że nie wiedziałem od której, tylko że tam było to napisane flamastrem, że trudno było rozszyfrować od której godziny. Czy od 10, czy od 12, po prostu nie wiem dlaczego tak jest. A czytał pan na stronie facebookowej? Też szukałem, nic nie znalazłem. Mi się wydawało, że wystarczyło, żeby tu dziennicy była informacja. Dobrze, proszę, nie będę z panem dyskutować. Dobrze, pan, czy ktoś z państwa chciałby się powiedzieć? Zatwierdziła realizację warsztatu, no, czy o czym dyskutuje? Z tego to ja rozumiem, że pani się nie powiedzieć, mordę w kubę wychodzi. Nie, bardzo proszę. Nie, do takich osób, proszę pana. Bardzo proszę, dobrze, pan Bukert ma głos. Nie reprezentuje takiego poziomu. Państwo, ja mam rzeczy przygłębać. Pan jeszcze, że zgłosili się tutaj do nas, do mnie. Mieszkańcy z rejonu ulicy Teligi, bloków przy ulicy Teligi w sprawie sięgacza, o którym słyszeliśmy w ostatnich miesiącach i przedstawili postulaty, apel właśnie w imieniu mieszkańców stadionu Marzena Giedra, gdzie pan Janusz Grochowicz. W kontekście oczywiście tego, że Wojewódzki Sąd Administracyjny z przyczyn niemerytorycznych nie podjął tutaj jakby orzeczenia merytorycznego w sprawie, o której wnioskowali mieszkańcy. Te postulaty jakby w tym momencie są, myślę, że zasadne, a pierwszy z nich dotyczy sprawy odwodnienia tego terenu, ponieważ ze względu na to, że sięgacz po przebudowie po prostu został podniesiony, to w tym momencie bloki, zwłaszcza blok numer 16, 18, w tym momencie jest zagrożony realnie po prostu podtopieniami, zalewaniem wody po intensywnych opadach. Jakby to jest pierwszy właśnie z tych 5 postulatów, które przedstawili mieszkańcy, czyli odwodnienie tego terenu i myślę, że wspólnymi siłami musimy się tutaj tym zająć. Reszta postulatów dotyczy spraw technicznych, czyli jeśli chodzi o realizację właśnie tego sięgacza, bo jeszcze można powiedzieć, że końcówka jest zrealizowana, ale może to już przy innej okazji, bo nie będę może tutaj wchodzić w szczegóły w ramach wolnych wniosków, ale jest to wszystko pisane tutaj w księdze dyżurów. Natomiast druga sprawa, to chciałem w imieniu organizatorów tegorocznej edycji Dni Krotocimia wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić na, tak jak powiedziałem, tegoroczną edycję, która odbędzie się dnia 8 i 9 czerwca. W pierwszej kolejności, czyli w pierwszym dniu tegorocznej Dni Krotocimia, czyli 8 czerwca, odbędą się dwa festyny. Pierwszy z nich przy ulicy Jedenastego 6 na terenie szkoły 41. A drugi przy Alei Dygasińskiego, czyli w tamtejszym liceum numer 15. W tym samym dniu odbędzie się również Biegło Zdrowia, o którym mówiłem na poprzedniej sesji, który będzie realizowany na terenie poprzez Aleję Dygasińskiego i pętla w Parku Jerzymanowskich, po czym pokój właśnie Aleją Dygasińskiego do terenu właśnie 15 lela. Natomiast 9 czerwca tradycyjnie odbędzie się piknik, festyn rodziny na terenie Parku Jerzymanowskich od godziny 15 do godziny 21. Szereg atrakcji oczywiście jest przewidzianych i o czym będzie szczegółowo informować plakat, również informacje w najbliższym numerze 12, a także na stronie internetowej. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał wolny wniosek? No, ja mam pytanie, jeżeli mówię do tego, co pan radny powiedział, odnośnie tego sięgacza.
rozumiem, że postulat mieszkańców jest taki, aby Rada Dzielnicy wpłynęła na wykonawcę, tak? Żeby odwodnił teren sięgacza? Czy jak? To ma być skutecznie w Zgicie. Skutecznie w Zgicie. Niestety Zgit twierdzi, ja rozmawiałem z panem. No nie jest istotne z kim, tylko z jakim. I panem, który jest odpowiedzialny za. Tak, no twierdził, że z projektu wynika, że wszystko powinno być w porządku. No tu zdjęcia widziałem, że zdjęcia widziałem przed sesją, no niestety nie wygląda to tak, jak by to miało być. Tak, dokumentacja. Ja miałem odnosić się gaza również z panem Czarneckim, bo to było przed jego sprawą, gdzie mieszkańcy złożyli protest, to są sądownie. I pan Czarnecki powiedział, że będzie informacja do rady naszej. Odnośnie spotkania tutaj z deweloperem, z Zigitem, no i może z radnymi tutaj. Znaczy, ale zaznaczą, że w projekcie według jego. Ale są nie, znaczy są, bo on sam twierdził tak. No to być może po ponownej interwencji przekonał, bo nie tak, że jest to w ogóle ubiegłego tygodnia. Tą informację mam, że wie o zalaniach, bo był na terenie sięgacza, kiedy ten deszcz padał. Są podtopienia faktycznie i może się podjechał. I myśmy tam mówili, żeby sobie sam to zobaczył. No i mamy spotkanie, że mają przywrócić, jeżeli chodzi o odpływ do stanu pierwotnego, a jeżeli spowodowała to inwestycja, no muszą to naprawić. Także no, myślę, że wykonawca musi tak, wykonawca. No właśnie. Tak. Właśnie wykonawca działa w imieniu Zygitu, tak czy tak? Tak. No Zygit jest odpowiedzialny. Czy ktoś jeszcze powie? Nie. Proszę bardzo. W sobotę 25 na terenie szkoły 17. To ja chciałem powiedzieć, to jest zaproszenie, tak? To przepraszam, to inna sprawa jest. Tam jeszcze po tym castingu, bo tam jeszcze pani, która tak musimy wyjaśniała zasady uczestnictwa w tym, stwierdziła, że Rada Dzielnicy ustaliła odpłatność plus te pieniądze, które od nas, znaczy 1200 od osoby i 1300 dla dzieci spoza naszej dzielnicy. Kiedy to Rada Dzielnicy ustaliła? Bo ja jaka Rada Dzielnicy ustaliła? No, nie rada. Pan zmyśla po prostu. No to skończy na cena wzięła. Nie rada. Ale proszę pana, ile kolonia kosztuje? No niech mi pan powie, że chyba kolonia kosztuje. Rada Dzielnicy nie ustala. Rada Dzielnicy nie ustala. Realizatorem za całością. Już odpowiem. Rada Dzielnicy nie ustala odpłatności za legalizację. Ale każdy usłyszał. Rada... Ja nie mówię, powiedz, co pan prawda. Już wyjaśnię. Jeżeli tak pan usłyszał, to nie wiem, być może. Rada Dzielnicy nie ustala tak. Nie wiem, kto panu powiedział, że Rada Dzielnicy. Rada nie ustala. Ustala tak. Dom Kultury wspólnie z organizatorami. Głównym organizatorem i za odpowiedzialność za dzieci. Za całość bierze Dom Kultury, bo on jest z organizatorami wspólnie i oni biorą odpowiedzialność. Jaka jest stawka, tego nie umiem powiedzieć, jeżeli Dom Kultury uważa pan za stawki, to prawie takie niskie. Można je... Proszę bardzo. Proszę państwa, w ramach 1300 czy 1200 zł, to jest dojazd, nocleg, wyżywienie, obsługa w postaci instruktorów i opieka 24 na dobę, proszę pana. To jest kolonia. Więc to jest normalna kolonia. 1300 zł kosztuje. Ale pan mnie atakuje, ten tu ja nie atakuje, się tylko pyta. Dobrze, kończymy. Atakowany to ja jestem. Czy jeszcze wolne wnioski są jakieś? Nie widzę, bo ogłoszenia i komunikaty.